Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia w telewizji Wałbrzych. W naszym studiu Artur Torbus, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Wałbrzycha. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie radny, kolejne trudne decyzje przed radnymi. Zmiana sieci szkół się szykuje. Najprawdopodobniej w styczniu lub w lutym będą podejmowane intencyjne uchwały dotyczące likwidacji placówek. Lista tych placówek przeznaczonych do likwidacji jest znana. Ja chciałem zapytać, czy pan zna kryteria, według których te szkoły wyznaczono do likwidacji? Powiem, że nie jest jeszcze podjęta decyzja. Ta decyzja będzie bardzo mocno dyskutowana na lutowej sesji. Jest to propozycja zamknięciu, tak jak pan wspomniał, 6 szkół. Niestety demografii nie da się oszukać. Dzieci rodzi się coraz mniej. W niewielkim stopniu niektóre klasy w tych szkołach są wypełnione, a tendencja też jest fatalna. To znaczy od około 5 lat ilość uczniów we Wałbrzychu zmieniła się na niekorzyść o 1500 osób. No, nie może gmina być bezczynna, patrząc, że niestety sieć szkół nie odpowiada zapotrzebowaniom uczniów na szkole. No dobrze, panie radny, a dlaczego konkretne te szkoły? Bo to nie wynika z kwestii demograficznych, że akurat te. Bo są wśród tych 6 szkół wskazanych są takie, które musiały adaptować pomieszczenia na klasy, ponieważ brakowało miejsca w tych budynkach, więc tam kwestia demografii nie ma nic do rzeczy. To był jeden z czynników. Demografia, poziom nauczania oraz fatalny stan socjalny tych budynków. Ale powiem, że nie jest jeszcze przesądzone, jakie szkoły będą zamknięte. Powiedziałem, w lutym, mamy początek stycznia, będą i są prowadzone rozmowy konsultacyjne i z nauczycielami, i z rodzicami tych placówek. Także będzie to wypracowany kompromis. Ale prezydent miasta powołał zespół. W tym zespole był m.in. wiceprezydent miasta, byli urzędnicy, jak rozumiem, znający się na sprawie. Debatowali przez miesiąc, coś wypracowali, przygotowali jakiś dokument, a pan teraz mówi, że w zasadzie to ten dokument, no co, mamy wrzucić do kosza, bo się zaczną jakieś inne konsultacje. No, ale jakoś to policzono. Pytam, czy pan zna kryteria. Trwają nadal konsultacje. Jeszcze cały styczeń, bodajże na każdej komisji edukacji będzie poruszany ten problem. Czy może się zdarzyć, że lista szkół będzie inna od tej, nie wykluczam, ogłoszono? Oczywiście nie wykluczam tego. To po co ją ogłoszono, jak nie ma pewności? Po co robić zamęt? Ale nie, no ale panie redaktorze, trzeba na jakimś dokumencie pracować. Jeżeli wytypowano te 6 szkół, nie wykluczone, że będzie tych szkół 4, a może 7. No teraz mi jest trudno powiedzieć. Zaczęliśmy od pewnego ustalenia, jakie szkoły nie pasują obecnie do siatki edukacyjnej miasta Wałbrzycha. I nad tym tematem trwają dyskusje. Są na przykład takie szkoły, gdzie klasa 4 i 5 uczą się w jednej klasie, bo jest za mało uczniów. No trochę to groteskowo. No, ale są też szkoły jak ta na Poniatowie, w którą zainwestowano ponad 1 000 000 zł w odnowienie budynku. Jeżeli pan wspomina o bazie lokalowej, to też nie jest argument, żeby tą szkołę zamykać. No ale wspomniałem, akurat ten problem dotyczy tej szkoły, gdzie 4 klasa z 5 się uczą w jednej klasie. Mhm. No ale tu mamy w takim razie jasne kryteria, czy one są, nie ma tego dokumentu na przykład na stronach Urzędu Miejskiego, nie ma dokumentu, na jakiej podstawie cały czas wytypowano Wytypowano. Nie, była konferencja prasowa prezydenta Wałbrzycha, kiedy on podał wyniki prac komisji w Urzędzie Miejskim. To się skończył pewien etap, czy się nie skończył? On trwa. Trwa i będzie trwał nawet do chwili sesji Rady Miasta, gdzie będą podejmowane uchwały intencyjne. Bo może okazać się, że po tych konsultacjach radni nie wyrażą zgody. No wszystko jest naprawdę w bardzo merytorycznej dyskusji. No dobrze, jak pan się zastanawia nad losem takiej dzielnicy jak Sobięcin, której rodzice czy osoby jakoś zaangażowane w życie tej dzielnicy protestują i mówią, że to jest szkoła, która nie tylko te dzieci uczy, ale też w jakiś sposób kreuje życie kulturalne tej dzielnicy i jest istotna dla tej dzielnicy. A pan dostrzega te argumenty również, czy tylko te finansowe? Owszem, tak. Również to jest, jakby nie było, dramat tych ludzi, dramat nauczycieli, bo tracą pracę, znajdą się w nowej sytuacji, w nowym otoczeniu. Również problemy rodziców, gdzie staną przed sytuacją dowożenia dzieci do innych szkół. To również będzie tematem dyskusji i dogłębnych analiz. Na pewno nie będzie podjęta decyzja zbyt pochopnie.
my też jako radni stoimy przed bardzo trudną decyzją. To nie wystarczy podnieść rękę, bo wiemy, że za tym się kryją naprawdę. Czy Sobieńcin ludzkie... może być bez szkoły podstawowej? Pana zdaniem? Pan sobie wyobraża taką sytuację? Z tego co wiem, migracja z tej dzielnicy jest przeogromna. To no, nie jest tak ad hoc. To zwiększy tylko tą migrację. To nie jest ad hoc wyznaczenie tylko i wyłącznie tej dzielnicy, dlatego że być może, jeżeli będzie możliwość połączenia gimnazjum ze szkołą podstawową, to też będzie jeszcze rozważane. Pan prezydent i radni przychylą się do takiej koncepcji, ale na chwilę obecną trwają bardzo emocjonalne, ale merytoryczne dyskusje. A jakie argumenty mogą przekonać prezydenta do tego, żeby ta lista szkół do zamknięcia była inna? Ja powiem szczerze, że osobą, która zarządza szkołą, jest dyrektor. I to dyrektor miał dużo czasu, żeby przekonać rodziców, żeby nie zabierali dzieci z tych placówek i nie zawozili do innych placówek, tylko żeby te dzieci zechciały chodzić do tych szkół. Proszę mi wierzyć, że rodzice głosują nogami i po prostu szukają lepszych szkół dla swoich dzieci. Dlatego nie dziwię się. Prezydentowi nie powinno zależeć, żeby odwracać pewne negatywne trendy? Ale tak robi. Żeby, jeżeli jest migracja z Sobieńcina, to żeby powodować, żeby Sobieńcin był bardziej atrakcyjny? Ale tak, niewykluczone, tylko to są decyzje wieloletnie, wielowątkowe. Tendencje są odwracane choćby przez sam fakt budowy nowych żłobków. To jest zachęcenie ludzi, żeby nie wyjeżdżali z tego miasta, żeby mieli możliwość zostawiania dzieci w żłobkach i pójścia do pracy. No akurat wpadamy w taką... taki nisz demograficzny, że ja przypomnę, nisz że... Nisz demograficzny jest faktem. Mi chodzi dokładnie o kryteria, dlaczego te, a nie inne szkoły, bo panie, tu się robi zamieszanie. Panie, nie robi się zamieszanie. Kryteria są jasne. Poziom nauczania, baza, w jakich te dzieci się uczą oraz ilość tych dzieci w klasach. To są te trzy standardowe zasady, kryteria, według których będzie brane pod uwagę... Żaden oficjalny dokument Urzędu Miejskiego się w tej sprawie nie pojawił. Jeżeli pan mówi, że takie są kryteria, to jest pana prywatna wiedza. Sprawa nie jest zamknięta. Cały czas trwają konsultacje. No, ale wszyscy chcielibyśmy znać kryteria, według których... Ja myślę, że te trzy kryteria będą między innymi wiodące. Do końca tego tygodnia spotkaniem prezydenta Szołemeja z rodzicami i osobami zainteresowanymi, więc być może więcej szczegółów poznamy. Tak jest. No ale sytuacja jest jednak taka. Pan mówi, że kwestie finansowe, kwestie demograficzne, nam mieszkańcy patrząc na to mogą mieć jednak wrażenie, że jest nierówność w traktowaniu dzielnic. 3 300 tysięcy na ścieżkę rowerową wokół Podzamcza. To są pieniądze, które mogłyby w tym budżecie służyć zupełnie innym celom. Na ścieżkę rowerową wokół Podzamcza pieniądze są, na utrzymanie szkół tych pieniędzy nie ma. Nie widzi pan tutaj problemu? Panie redaktorze, skończmy w tym mieście z byle jakością. To, że na Podzamczu nie ma ścieżek rowerowych, nie znaczy w ogóle, że tam tych ścieżek być nie powinno. Jest to największa dzielnica w mieście. Mieszka tam 37 tysięcy mieszkańców. Oni płacą podatki, oni również chodzą na wybory. Tym ludziom tam mieszkającym też coś trzeba zaoferować. To, że są dzielnice, ja wcale nie powiem, że starsze. Sobieńcinowi się zabiera szkołę, a tam się buduje luksus. No jaki luksus? Panie, to jest standard, to jest aż dziw o tym bierze. Panie radny, nie w tym mieście. Dlatego mówię, skończmy z byle jakością w tym mieście. Naprawdę ścieżka rowerowa nie jest luksusem. Chciałem przypomnieć, że w starszych dzielnicach tego miasta wybudowano Orlika w Śródmieściu, na Starym Zdroju. Buduje się na białym kamieniu wielki kompleks Aqua Zdrój. Stara kopalnia w Śródmieściu. No, trudno, że powstała gdzie indziej. No, ale to też trudno, żeby ścieżka za 3 miliony budziła takie emocje. No, no, uważam, że... Pana koleżanka z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Renata Wierzbicka, zagłosowała przeciwko budżetowi w związku z tą jedną ścieżką, jak powiedziała w wywiadzie prasowym. Czy nie można było sprawy tej ścieżki jednak załatwić? To jest tak ważna rzecz, ta ścieżka, że właśnie nie jest żeby ważna. Budziła takie kontrowersje, ale nie żeby Platforma traciła radnych przez to. Chciałem, panie redaktorze, przypomnieć, że budżet został przyjęty 15 głosami za i tylko 5 osób głosowało przeciw, także nie budziła żadnych emocji. No ale w Platformie Obywatelskiej wzbudziła. No drobne, wie pan, jeżeli jest to najważniejsza sesja w roku, przyjęcie budżetu i koleżanka z naszego klubu głosuje nie tak, jak ustaliliśmy, no może to budzić kontrowersje, zgadza się.
Jaką przyszłość polityczną pan widzi przed Renatą Wierzbicką? Daliśmy sobie czas do zastanowienia, żeby poddać się pewnej refleksji i tak... A pan naprawdę sądzi, że każda decyzja może się wszystkim podobać w Radzie Miejskiej? Oczywiście, że nie. Ale panu powiedziałem, sesja budżetowa, są dwie sesje w roku wyjątkowe. To jest sesja absolutoryjna i budżetowa. No nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie prezydent jest popierany przez Platformę Obywatelską, gdzie tworzymy koalicję z SLD i nagle radni głosują przeciwko swojemu prezydentowi i budżetowi. Czyli gra zespołowa niezależnie od prywatnych przekonań. No minimum lojalności jest wymagane. A pan głosuje często wbrew własnym prywatnym przekonaniom? Nieraz swoje prywatne interesy trzeba podporządkować na przykład społeczności lokalnej, czy ogólnie rozumianemu interesowi miasta. No dobrze, a jak pan patrzy na budżet miasta na rok 2012, 100 milionów złotych kredytu trzeba będzie zaciągnąć w bankach. Myśli pan, że to jest realne? To zależy, czy banki realnie ocenią ten budżet. Jeżeli tak, to ewentualne, bo to jest tylko hipotetyczna sprawa, ewentualnie takie kredyty udzielą. Jeżeli stwierdzą, że gmina jest niewiarygodna, takich kredytów nie udzielą. Także bankowcy są dobrymi ekonomistami, tutaj nie ma obaw. Bankowcy bardzo dobrze zweryfikują ewentualnie, czy dadzą kredyt miastu, czy nie. Jeżeli nie dadzą, to jeszcze znaczy... jest kwestia oprocentowania. A 70-milionowy deficyt pana nie uwiera? Uwiera. W momencie, kiedy wszyscy inni oszczędzają albo starają się oszczędzać? No to jest i wracamy teraz do nowej sieci szkół, do redukcji zatrudnienia, do ścieżek rowerowych. Do ścieżek. No, jeszcze raz panu powiem. Są ludzie, którzy ciężko pracują i należy im się coś więcej niż tylko toaleta w mieszkaniu. Przepraszam za takie wyrażenie. Ale uwiera mnie ten deficyt. Oczywiście, tylko musimy dokonywać pewnych wyborów. To będzie jeden z najtrudniejszych roków budżetowych, 2012. Od 2013 gmina powinna łapać lekki oddech. No i będą dużo mniejsze inwestycje wtedy. No, będą dużo mniejsze. Dobrze. Czy Maria Romańska była najlepszą kandydatką na szefową Rady Miejskiej, pana zdaniem? Wpisuje się w pewien nowy pejzaż, nowe otwarcie Platformy Obywatelskiej, nową jakość sprawowania władzy. W ten klimat się wpisuje, jak najbardziej. No, ale co jest... to znaczy? No, radna, która debiutuje w roli radnej, od razu ma tą radą kierować. Myślę, że jest to sytuacja niespotykana w skali kraju. Co nie znaczy, że jest sytuacją złą. Prowadziła, powiem więcej niż poprawnie, ostatnią sesję budżetową, bardzo trudną. No jest osobą wybitnie inteligentną, lekarzem z wielkim doświadczeniem. Także jeżeli potrafi ratować ludzkie życie, to poprowadzenie sesji Rady Miejskiej jest naprawdę... Czyli brak doświadczenia w pracy samorządowej jest zaletą? Ale ja przypomnę, że wcześniej przewodnicząca Rady Miasta pani Leszczyńska też nie miała doświadczenia prowadząc radę. Jeszcze wcześniej pani Alicja Rosiak również była świeżą radną i prowadziła obrady sesji Rady Miejskiej. A także... dlaczego pan nie szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej, dlaczego nie jest normalne, żeby szef klubu radnych kierował radą? Powiedzmy, że podporządkowałem swoje interesy... Ambicje? Swoje ambicje, czyli swoje wyobrażenie. Ambicje? Każdy je ma. Ale podporządkowałem je dla dobra Rady Miasta, dla dobra mieszkańców Wałbrzycha. Dobrze, to porozmawiajmy jeszcze na koniec o pańskiej roli w Platformie Obywatelskiej, bo pan zdaje się wszedł w skład komitetu, który ma tą platformę organizować. Zarząd koła. Zarząd koła. Tak. I kto jest obok pana w tym zarządzie koła? No, przewodniczącym jest pan Jerzy tutaj. Zastępcą pana przewodniczącego mamy dwie panie posłanki, pani Kołacz-Leszczyńska i pani Izabela Mrzygłocka. I skarbnikiem został pan Tomasz Senek. A dlaczego Romana Szałemeja nie ma w tym gronie? No to właściwie nie jest wykluczone, że będzie. Ale... My mamy przygotować... No właśnie, co? Mamy przygotować nowy zjazd do wyboru delegatów, którzy wybiorą Radę Powiatową Platformy Obywatelskiej. Mamy przygotować po prostu... nowe to, wybory w Platformie. Ale jak to w praktyce wygląda? Siedzicie w siedzibie Platformy i przyjmujecie już powiem. Do Platformy? Do końca stycznia trwa nowy nabór sympatyków, kandydatów na członków Platformy Obywatelskiej. I ci członkowie będą mogli wybierać nowych delegatów do wyborów do Rady Powiatu. Także jest... Powinno się ukazać oświadczenie pana przewodniczącego Jerzego Tutaja.
że właśnie ten proces rozpoczął się, bo przypomnę, koło zostało rozwiązane, wszyscy straciliśmy członkostwo w Platformie Obywatelskiej i na nowo te struktury odbudowujemy. Jak ktoś patrzy na to wszystko z boku, to może jednak być trochę zdziwiony, że szefem organu czy podmiotu, który ma organizować Platformę Obywatelską w Wałbrzychu, jest osoba, która została wyrzucona z pracy przez Romana Szełemeja, który w domyśle ma tą platformą w Wałbrzychu według oczekiwań społecznych kierować. Więc pytanie, czy to są jakieś interesy partyjne jeszcze, stawianie na drugą nogę, jeszcze raz powiem, rozgrywki głębsze w tym wszystkim? Jest to zarząd tymczasowy. Ja myślę, że ponownie... Kto go wyznaczył? Nie, były wybory. Mhm. Były wybory. Ale kto wybierał, skoro nie ma Platformy w Wałbrzychu? Było spotkanie założycielskie Koła Miejskiego Platforma Obywatelska. Na tym spotkaniu było 12 założycieli. Tych 12 założycieli wybrało 5 nowych członków Roman założycieli. Szełemej przyszedł na to spotkanie? Pan Roman Szełemej był na tym spotkaniu. I nie został wybrany? Czy nie kandydował? To druga odpowiedź prawidłowa. Nie kandydował. No dobrze. I kiedy pan się spodziewa zakończenia procedury? 12 lutego będą nowe wybory. Jak pan zachęca do wstępowania do Platformy? Mówi pan, przyjdźcie, zapiszcie się do partii, która zamyka szkoły, podnosi podatki. Ja myślę, że Platforma Obywatelska nadal jest jeszcze atrakcyjną organizacją, do której warto wstępować, czego przykładem było zwycięstwo pana Romana Szełemeja, czego przykładem było zwycięstwo Platformy w Wałbrzychu w wyborach parlamentarnych, czego choćby było przyjęcie wigilijne, gdzie takich tłumów na tym spotkaniu wigilijnym już dawno nie widziałem. Ma pan wrażenie, że teraz Roman Szełemej powtórzyłby swój wynik po tych decyzjach, które podejmuje, niepopularnych? Niepopularne, ale konieczne. Żeby to miasto mogło się rozwijać, niepopularne decyzje są wręcz niezbędne. Powtórzyłby swój wynik? Myślę, że nie byłby na pozycji straconej. Myślę, że mógłby powtórzyć ten wynik. Bardzo panu dziękuję. Artur Torbus, Platforma Obywatelska, Klub Radnych w Radzie Miejskiej Wałbrzycha. Był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Krzysztof Szwałek. Dziękuję. To był program Gości Dnia. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.